W kalendarzu i na polach jesień. Dla rolników czas wytężonej pracy. Jak przed wiekami, teraz przypomnimy Państwu dawne zwyczaje świętokrzyskiej wsi. Lubię ją iść na pole, tam gdzie mój chłop łoże. Babta i śpiewaka. Dzisiaj w jesieni to zimno, ponuro, a dawniej na wsi było przygotowanie. Dużo pracy, roboty, gdzie zaczynało się łot, wykłopek. Dobrze tam jest zojta, żeby się nie rozwiązały. Były to, dzisiaj powiemy, taka integracja, prawda? Jesienno, tak? To były też i ploty, łopowieści dawne, prawda? To było właśnie spotkanie się, pośpiewanie, wspólne łopgadywanie tym. Dawniej na wsi nie było tak jak teraz, że pójdzie się do sklepu i kupi. Trzeba było wszystko zrobić. Becka taką na rodzinę jedno czteroosobowo będzie, nie? Wystarczy, będzie. Co? Jak te kapusta się kisieło, to człowiek już tak się cieseł, że jak będzie kapusta, to i na zimę już będzie jedzenie. Bo z kapusty to można było zrobić. Kapustę z grochem, pierogi, kapusta taką zarzucajka. Wszystko musiało być zakończone do świętego Marcina, do 11 listopada. I zaczynało się pora zimowa.